przyjechaliśmy z Wrocławia, jesteśmy pierwszy raz w tym miejscu i bardzo nam się podoba, bo my mamy też ogród botaniczny we Wrocławiu, ale ten jest dużo większy, ładniejszy. Dużo większy, ładniejszy i jeszcze tak pięknie kwitną te wszystkie kwiaty i rośliny, że bardzo jesteśmy zadowoleni. Szczególnie rododendrony i azalie. Tak, szczególnie. No to chyba sezon, tak? Tak, chyba teraz. Mówię. Tak. Właśnie się cieszymy, że trafiliśmy na ten sezon, bo on nie jest długi. Więc one szybko przekwitną. Tak, właśnie. W miesiąc czasu właściwie więc nie będzie. Mamy nadzieję, że jeszcze nacieszymy oko tutaj. Jakie wrażenia właśnie rododendrony, azalie robią na Pani? Piękne. Sama w swoim ogrodzie mam ponad 60 odmian. Jak jesteśmy tutaj w Sarbinowie, zawsze odwiedzamy tu ogrody tematyczne, no i te drugie. Także... I akurat sezon właśnie na... No, bo jest opóźnione wszystko w tym roku, więc przeważnie jak jesteśmy w czerwcu, mamy wszystkie azalie już tu przekwitnięte, a w tym roku jest inaczej. Jest przepiękne. Przepiękne są kwiaty, natomiast coś je je. Obawiam się, że to może być opuchlak, który u mnie też występuje w ogródku. Ale jest przepięknie, tak. Ale śpiew ptaków jest odprężający, a ja się tu przyjechałam zrelaksować, powąchać, poczuć, posłuchać. Wszystkie zmysły mam, że tak powiem, zaangażowane i zadowolone. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.